Szybko, bardzo płynnie. Chociaż Stargold ma troszeczkę drobniejsze fule. Ten oldenburski rasę ogier po ogierze Staccato Gold, czyli wnuk Staccato, matka po ogierze Lord Weingard. Płynniej, szybko. Lekkie puknięcie. Oj, wygląda na to, że może być takie 22 sekundy. 22 setne sekundy był szybszy w tym momencie niż Daniel Deusser. Pięknie się składa, ta przewaga rośnie. No, jeśli nie zrzuci, to wygra. Jeśli nie zrzuci, będzie zwycięzcą. Oj, oj, tu musiał trochę zwolnić. 45-12, 61 setnych sekundy szybciej. Markus Enning wygrywa wielką nagrodę Aquisgranu. 45,12 setnych. Trzecie zwycięstwo w jego karierze tu. A pierwsze na tym koniu, obecnie koniu numer jeden tego zawodnika. Ale się to pięknie ułożyło dla Niemców. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce zawodnicy niemieccy, a więc całe podium zajmują, bo drugi jest Daniel Deusser, trzeci ze zrzutką, ale najlepszym czasem, 43-36, Filip Weisshaupt. No, Markus Enning dopisuje do swojej długiej, długiej, bogatej karty sukcesów. Olbrzymi sukces. Nie można powiedzieć, że największy w jego życiu, ale na pewno największy osiągnięty na tym koniu, na koniu Star Gold. Przypomnijmy tego 1,5 miliona euro, pół nagród, aż 500 tysięcy właśnie dla pierwszego, 300 tysięcy dla drugiego, 220 tysięcy dla trzeciego. To wszystko dla niemieckich zawodników. No, widać było, jak Enning nastawiony był od razu. Włączył dosyć mocne tempo i pięknie właśnie równo w rytmie.